Blokowanie granicy. Nieprzepuszczanie karetki. Wywoływanie pożarów. Obrzucenie jajami budynków i policjantów. Wysypywanie zboża na tory. Spalenie słomy. Krzyczenie do ministra wypiera. I proputinowskie transparenty. I to właśnie sprawiło, że protesty rolników, jak żadne inne wcześniej w historii, połączyły całą klasę polityczną. Popierają je. Rząd, opozycja, koalicja obywatelska, trzecia droga, lewica, konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość, myśliwi, górnice, kościół, łosie, jelenie, kluby Gazety Polskiej i co najważniejsze, kibice Śląska Wrocław. No dobrze, nie wszyscy popierają wszystko, nie wszyscy w takim samym stopniu, a kto, co i dlaczego i skąd w ogóle się te protesty wzięły, o tym będziemy dziś rozmawiać. Protesty rolników odbywają się oczywiście nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, no i skupiają się wokół zielonego ładu. Więc co to jest ten zielony ład? To jest wielki plan Unii Europejskiej, wielki projekt obliczony na kilkadziesiąt lat do przodu, który ostatecznie ma doprowadzić do tego, że Europa będzie pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Europa ma być kontynentem Zeroemisyjnym, na którym będą rosły bardzo różne gatunki roślin, która będzie chroniła swoje lasy, ziemię, wodę. To jest bardzo ważny element Zielonego Ładu. Żywność, którą będziemy spożywać, ma być zdrowa i produkowana w ekologiczny sposób. I w związku z tym Europa musi podjąć różne konkretne kroki, które muszą podjąć też rolnicy. Chodzi m.in. o ograniczenie stosowania pestycydów, antybiotyków, o to słenne ugorowanie ziemi, czyli odkładanie części ziemi, na której nie będzie upraw, o to, żeby nie stosować monokultur, tylko właśnie uprawiać bardzo różnorodne gatunki roślin. No i oczywiście chodzi też o energetykę, o przechodzenie na zeroemisyjność, o transport ekologiczny itd., itd. No ale my tu będziemy się zajmowały dzisiaj mhm. przede wszystkim rolnictwem. Generalnie chodzi o to, że my jako konsumenci będziemy zadowoleni, bo będziemy zdrowo jeść. Jako obywatele i obywatelki będziemy zadowoleni, bo będziemy mieć wokół lasy i będziemy mieć dostęp do wody. No i oprócz tego nasz kontynent będzie po prostu zdrowszy. No i tutaj się pojawiają rolnicy, czyli te osoby, które dbają o to, żebyśmy byli zadowoleni i mieli fajne produkty, no ale dla nich te zmiany, które zakłada Zielony Ład, są po prostu kosztochłonne i też wpłyną na produktywność rolnictwa. Więc nie jest niczym dziwnym, że im się te zmiany. Średnio podobają mniej niż, niż można by się było spodziewać czy oczekiwać, e, i dlatego protestują. E, no i robią to dosyć skutecznie, bo na przykład to słynne ugorowanie, o którym wspomniała Agata, jest od lat blokowane, tak? Jest cały czas oddalane, oddalane, oddalane. E, więc to nie jest tak, że są zupełnie bezbronni, no ale walka trwa. E, I tak jak już powiedziałyśmy, rzeczywiście to jest ten taki motyw przewodni, ale na to się nakłada mnóstwo, mnóstwo innych zjawisk. Kilka tygodni temu też te protesty odbywały się w Strasburgu, że tam z różnych krajów przyjechali rolnicy. Akurat wtedy w Strasburgu była nasza reporterka Paulina Pacuła i rozmawiała z tymi osobami. Ja zacytuję po prostu jedną z takich rozmów. Paulina porozmawiała z panem Polem Friszem, który ma gospodarstwo 30 km od Strasburga i on powiedział jej tak, domagamy się zawieszenia polityk Zielonego Ładu, niepodpisywania przez. Z UE, kolejnych umów o wolnym handlu, to jest ważne, ograniczenie napływu ukraińskiego zboża, e, powiązania dopłat z dochodami, wprowadzenie transparentnych cen e, i pan Paul Fritsch mówi jeszcze tak: konsument powinien wiedzieć, jaki procent ceny żywności to marża sieci handlowej, a jaki procent idzie do wytwórcy. E, czyli tutaj skupiają się wszystkie różne bolączki producentów rolnych, e, bardzo, bardzo różne. Jak się spojrzy z kolei na te polskie protesty, no to tam oczywiście. Oczywiście też na sztandarach jest ten Zielony Ład, ale wybija się też wątek ukraińskich produktów rolnych przede wszystkim zboża, no ale wiemy, że też chodzi i o inne rzeczy. Trochę jest tak, że w każdym kraju jakieś inne elementy tego obrazka, całej tej gospodarki rolnej wysuwają się na, na pierwszy plan. Na przykład w Holandii chodzi o bydło. Właśnie w związku z Zielonym Ładem Unia Europejska ma zmniejszyć produkcję bydła, bo ono jest bardzo e, emisyjne. Holendrzy, którzy dużo bardzo produkują, no, mają to zrobić, czyli, czyli zmniejszyć. W Niemczech są protesty związane z podatkami. We, w, w Portugalii i w Hiszpanii protestują rolnicy przeciwko wywozowi pomidorów z Maroka. A we Francji na przykład mówią o tym, że rolnicy generalnie się starzeją, że to jest taki odchodzący trochę sektor, mało młodych ludzi chce wchodzić do rolnictwa i państwo jakoś powinno to rolnictwo bardziej wspierać. Oczywiście powody są też we Francji jeszcze inne. No w każdym razie ta mapa jest bardzo różnorodna, bardzo złożona, i na sztandarach, poza tak ogólnie Zielonym Ładem, są jeszcze różne hmm. inne poszczególne, konkretne postulaty. A w Polsce? No właśnie w Polsce można powiedzieć, że my mamy trochę ten model e, marokańskiej afery, tak? Bo u nas tym problemem, który się wybija w e, tych protestach rolników na pierwszy plan, jest właśnie kwestia produktów rolnych z Ukrainy. Dlatego jest to blokowanie granicy, wysypywanie zboża, dlatego jest nawoływanie do całkowitego embarga na wszystkie produkty rolne z Ukrainy, bo przypominam, teraz mamy jeszcze to embargo nałożone samodzielnie przez Polskę, które dotyczy zbóż. E, no ale jest właśnie nawoływanie ze strony Konfederacji czy wiceministra rolnictwa, który też nawołuje do całkowitego embarga. No i właśnie, my wam nie odpowiemy, ile powinno kosztować zboże, nie wiem, pszenica, ile powinno kosztować jajko w skupie, a ile w sklepie. To zostawiamy trochę na bok. Na pewno chcemy jakoś naświetlić konteksty całej tej dyskusji. Polityczne w, w różnym rozumieniu polityczne i lokalne, i, i bardziej globalne. Zostańmy przy tym przykładzie zbóż, bo mamy, tak jak powiedziałam, od roku efektywne embargo, jak się spojrzy w dane z Komisji Europejskiej, no to po prostu jakieś śmieszne ilości tego zboża wjechały tutaj, ponieważ jeżeli one przyjeżdżają, to są tranzytowane. No ale te ceny zboża cały czas spadają i są niskie i pytanie jest, co tu się wydarzyło. A jak się spyta protestujących rolników, to oni powiedzą, że te tranzyty to jest lipa, że to zboże i tak trafia na ten rynek, tutaj u nas w Polsce i dlatego te ceny spadają. No ale jak się poczyta różne analizy ekonomiczne, to wtedy słyszymy te argumenty, że przecież ceny zboża są kształtowane globalnie, a nie lokalnie. Przez to, że to się łatwo tranzytuje, łatwo przechowuje i dlatego to wygląda tak, a nie inaczej. No i są fakty niepodważalne, takie, że na przykład co prawda Ukraina zmniejszyła w tych ostatnich miesiącach czy tam roku swój eksport, no ale za to po prostu jakieś rekordy bije Rosja. I Rosja sobie może to eksportować do Arabii Saudyjskiej czy Bangladeszu, ale jednocześnie wpływa to na ceny zbóż na całym świecie. Więc jest tutaj właśnie ta druga strona medalu, która mówi o tym, że no okej, okay, że się zdecydowanie. Oczywiście ten wpływ produktów rolnych z Ukrainy jakiś jest. Trochę trudno go ocenić, ile to jest dokładnie procent, ale to nie jest tak, że to jest jakiś główny winowajca. No właśnie, podobną rzecz mówi na przykład, były dyrektor generalny Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwa Rozwoju i Wsi, doktor Jerzy plewa, opowiadało to ostatnio w Radiu TFM, że. Rolnictwo, rynek zboża, no to jest taki rynek, gdzie po prostu są okresy koniunktury, są dekoniunktury, te ceny falują, zmieniają się, raz są wyższe, raz są niższe. W 2022 roku były bardzo wysokie i rolnicy wtedy dużo zarabiali. No teraz jest ten okres dekoniunktury, kiedy zarabiają mniej. No i to jest no, ten rynek po prostu tak wygląda. Jeszcze inny wątek globalny jest taki, że na tym rynku po prostu są wielcy Gracze. I po pierwsze, są to wielcy gracze narodowi, o tym też mówią rolnicy, że tutaj do nas, do Unii Europejskiej wjeżdża żywność z Ameryki Południowej, ale są też firmy, są też raz, że agroholdingi, a dwa, mm. że korporacje, sieci handlowe, które uczestniczą w kształtowaniu cen na tym niższym poziomie. I na przykład, to z kolei opowiadał mi też jakiś czas temu w rozmowie w Tokie Tok FM profesor inżynier, inżynier Tadeusz Pomianek, który zajmuje się produkcją żywności, zarządzaniem w rolnictwie, o tym, że w produkcję żywności w Ukrainie są bardzo zaangażowane fundusze inwestycyjne i też inne kraje, którym nie zależy na jakości tej żywności, tylko na tym, żeby jej było produkowane dużo. A ponieważ tam są wysokiej jakości ziemie, więc po prostu obsiewać, produkować, potem zbierać hmm. jak najszybciej, jak najwięcej, bez patrzenia na jakość, wyjaławiać ostatecznie te słynne czarnoziemy. Hmm. No, i też tutaj trzeba wspomnieć, że faktem jest, że tam są inne przepisy, tak? O ile polskich rolników i innych rolników w Unii obowiązują te przepisy, no właśnie, na przykład Zielonego Ładu, o tyle tam nie ma takich regulacji. I to nie dotyczy, nie wiem, jakości tego, później jedzenia, które jest z tamtych półproduktów tworzone, tylko to sprawia, że to wpływa na koszty produkcji tej żywności. Mm -hmm. Chodzi na przykład mm -hmm. o pestycydy, które, których nie można używać, niektórych z nich w Unii Europejskiej, ale można je produkować w Unii Europejskiej i są eksportowane do Ukrainy. I tam są na przykład stosowane, żeby mm. przyspieszyć produkcję tej żywności. No, czy właśnie konkurencyjność produkcji tej żywności opiera się też na, na tym, że tam jest po prostu tańsza siła robocza, tak? Jeszcze jeden bardzo istotny wątek w tym wszystkim to są sieci handlowe, które już wpływają na to ostateczne kształtowanie cen, przeciwko czemu właśnie protestują rolnicy, bo z jednej strony oni sprzedają za bardzo niską cenę swoje produkty, a potem my idziemy do sklepu i zarabiamy, i Dorab musimy zapłacić. Dorabiamy pośredników. <średników> <średników> tak, dorabiamy pośredników, dokładnie. Bo ogromną część rynku zajęły wielkie sieci typu Biedronka, Lidl, jakieś Kauflandy, Carfury i tak Wyeliminowały mniejszych sprzedawców, mniejsze sklepy, czy, czy mniejsze sieci, czy rodzinne sklepy, no i mogą teraz wyciskać od rolników jak najniższe ceny, sprzedaż ogromnej ilości owoców, Warzyw, mięsa za bardzo, bardzo niskie ceny wytwarzają ogromną presję na to, żeby produkować w nieekologiczny sposób szybko, dużo i tanio, a potem my i tak płacimy za to więcej. No i znowu, jeśli gdzieś brakuje regulacji Unii Europejskiej, no to pewnie tutaj, ale czy słyszycie tak dużo o tym? W czasie protestów rolników? No nie wydaje mi się. Czyli podsumujmy, są. Całkowicie realne, prawdziwe problemy i wyzwania, przed którymi stoją rolnicy. Kwestią dyskusyjną jest to, do jakiego stopnia te problemy generują produkty rolne z Ukrainy, tak jak powiedziałyśmy. Są zupełnie realne interesy nas, jako osób, które kupują chleb czy pomidory, no i nasze interesy jako mieszkańców Ziemi. Ale są też całkiem realne interesy polityczne w całej tej awanturze. Dlaczego te protesty są takie intensywne? Dlatego, że to jest najlepszy czas, żeby protestować z perspektywy rolników. Zbliżają się wybory do Europarlamentu i to jest właśnie ten moment, kiedy oni mogą wywrzeć nacisk, żeby. No właśnie, tak jak to już o czym rozmawiałyśmy, żeby wynegocjować sobie jeszcze pewne ustępstwa w sprawie tych wymogów Zielonego Ładu. Zresztą na 4 czerwca zapowiedzieli wielki ogólnoeuropejski protest rolników, czyli na dwa dni przed rozpoczęciem wyborów europejskich. No i właśnie, i to jest oczywiste, że to jest wyzwanie dla wszystkich sił politycznych w całej Europie, w poszczególnym, każdym kraju. No i jak sobie pomyślicie, jedni upatrują w tej swojej szansy, a inni chcą się wybronić przed tym, żeby im to nie zaszkodziło. Co jest dosyć takie intuicyjne, kto może upatrywać szansy w takich protestach, które są organizowane przeciwko jakiejś polityce klimatycznej, zielonej, jeszcze z takim podtekstem, że tutaj Unia znowu jakieś rzeczy wymyśla? No, oczywiście skrajna prawica. Jak sobie zobaczycie w różnych krajach, na tych protestach najbardziej aktywni są we Francji Front Narodowy, we Włoszech Liga. Salwiniego, Vox czy AfD. To są właśnie te siły, które najbardziej się w to wszystko angażują. No i niespodzianka? Kto w Polsce? Konfederacja oczywiście jest bardzo zaangażowana. Jak, jak obejrzycie sobie jakiekolwiek sociale polityków Konfederacji, to tam jest po prostu pełne, pełne zaangażowanie. Jesteśmy na proteście polskich rolników w Gącica, w powiecie Gerwolińskim. Apel do rolników. Nie zatrzymujcie się, jednoczcie się, protestujcie, walczcie o wasze i nasze interesy. E. Tak, mi się bardzo podoba, podoba. nie, chyba tak nie mogę powiedzieć. Jak Konfederacja pokazała na swoim profilu, na portalu X, dawniej Twitter, transparent. Niech Bruksela żre robaki, my wolimy schabowy i ziemniaki. To jakby cała ideologia Konfederacji streszczona w, w tym transparencie. W jednym, no właśnie, ale w Polsce ta sytuacja. No tak jak same powiedziałyśmy, no w sumie wszyscy popierają te protesty, bo jak, jak posłuchamy... To protesty popiera też koalicja obywatelska. Donald Tusk w Morongu starał się jakoś tak niuansować tę sprawę i mówił o tym, że słuchajcie, Ukraina jest teraz w stanie wojny, więc trzeba im pomagać. Nie wolno ich, no nie wiem, no, sprawiać, że będą słabsi gospodarczo, bo po prostu to, jeżeli to, czy oni sobie poradzą w, w, na froncie z Rosją, to wpływa też na nasze, na nasze bezpieczeństwo. E, no, w Polsce ale, w hmm. ogóle jest jeszcze dodatkowy wyborczy kontekst, no bo my wcześniej, przed wyborami europejskimi, mamy wybory samorządowe i te protesty ewidentnie już biorą udział w wyborach samorządowych. I takich wyborach, które z punktu widzenia obecnej koalicji rządzącej miały być takim kolejnym, kolejną wygraną sprawem i sprawiedliwością, mm -hmm. takim przypieczętowaniem tej wygranej z 15 października. Z punktu widzenia PiSu, no w najlepszym razie jakimś pokazaniem, że jednak nie zostali do końca przyciśnięci, a w najgorszym, no może jakoś ogarnięciem tej Swojej porażki, mhm. tak, żeby nie była aż tak bardzo widoczna. No i dlatego pewnie też, czy pewnie, no na pewno, dlatego też te wszystkie siły się tak bardzo angażują. No bo tutaj też są te stawki takie bardzo, bardzo bliskie. 7 kwietnia to są te wybory. Mhm. W Polsce ten obrazek jest jeszcze o tyle złożony, że trochę. Trudno jest wskazać właściwie, kto jest tym adresatem pretensji, tak naprawdę, no bo wiemy ogólnie Unia Europejska i ten cały Zielony Ład, tylko mamy nowy rząd, więc ten rząd rządzi sobie od tam dwóch miesięcy z hakiem, więc no, trochę trudno mieć pretensje o cokolwiek do tego nowego rządu, bo wszystkie jakieś rzeczy były podejmowane przez jeszcze poprzednią ekipę. Jeżeli chodzi o te pretensje, no takim, co do Unii Europejskiej, można powiedzieć, że z perspektywy właśnie, no, takiej prawicowej, alterglobalistycznej, anty nie wiem unijnej albo sceptycznej wobec Unii, można by powiedzieć haha Donald Tusk, tak? Bo bo on się kojarzy ludziom z jakimiś tam po prostu dygnitarzami unijnymi. No ale unijnym komisarzem do spraw rolnictwa był i jest Janusz Wojciechowski sprawa i sprawiedliwości. Więc Wobec kogo tutaj są te protesty, tak można by było powiedzieć i tak to rozgrywa e, koalicja rządząca wskazując, że słuchajcie rolnicy, wy jesteście wkurzeni, macie prawo być wkurzeni, to jest wszystko wina Kaczyńskiego, PiSu, tego Wojciechowskiego tam w Brukseli. Z kolei Kaczyński też wjeżdża na Wojciechowskiego, kazał mu się dymisjonować. E, Wojciechowski, który rzeczywiście sam mm, był jedną z osób wprowadzających te założenia Zielonego Ładu, potem się z nich zaczął wycofywać teraz jeszcze się buntuje przeciwko Kaczyńskiemu, nie chce rezygnować z, z, by, z bycia tym komisarzem, więc ten obrazek robi się no, taki, to który jest synem którego trochę, jak w tym, jak w tym memie. Mhm. No tu jeszcze do tego dochodzi bardzo ciekawa pozycja Michała Kołodziejczaka, który za poprzednich rządów protestował przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Tutaj jest na przykład ta słynna jego rozmowa na korytarzu. Cicho. Janusz, Cicho. Janusz. Cicho. Cicho. I negocjował z poprzednim ministrem rolnictwa. Wychodził na... Czy wyjeżdżał na drogi, organizował te wszystkie traktory i tak dalej. No a teraz sam usłyszał kilka słów. Panie Kołodziejczak! Powiem krótko, baranie, puknij się w ten łeb! Tak, na, na, na swój temat, tak, i był na granicy, jeździł na granicę, pokazywał, jak to strasznie jest zaangażowany, tam od trzeciej czy czwartej w nocy kontrolował te granice. No i jest trochę taką twarzą rządu w tej chwili, tego negocjatora, tego kogoś, kto rozmawia z rolnikami, Niby jako ten, który jest bardziej wiarygodny dla rolników, no bo przecież jest z nich, ale no kiedy jest w pozycji władzy, kiedy jest reprezentantem rządu, no to chyba niespecjalnie jest tym, któremu by ufali. I wygląda na to, że Donald Tusk trochę wystawia Michała Kołodziejczaka jako taki zderzak. No on ma ogarnąć w tej chwili te protesty, jakąś taką najgorętszą ich część. No poradzi sobie, nie poradzi, mhm. nie ma jakiejś mocnej pozycji w rządzie ani w koalicji obywatelskiej, jak sobie nie poradzi, to mhm. nie będziemy go żałować, pójdzie na ścięcie. Mhm. Tutaj w tym wątku właśnie ustawiania się koalicji obywatelskiej co do tych protestów, ciekawe jest to, że wychodzi taki Michał Kołodziejczak i mówi, z powrotem nakładamy cła, nie przepuszczamy tych produktów, embargo, no właściwie to co mówi trudno jest odróżnić od tego, co mówią politycy Konfederacji. Na z drugiej strony wychodzi Donald Tusk, tak jak w Morongu e, i powiedział, okej, okay, ja rozumiem, e, rolnicy wasze obawy, wasze problemy e, to mają podstawę, one są zasadne, no ale pamiętajcie, my, my się wami zaopiekujemy, no ale pamiętajcie, że tutaj jest kwestia być albo nie być Ukrainy, oni muszą gospodarczo sobie radzić, żeby mieć za co, nie wiem, kupować amunicję i walczyć z Rosją, co wpływa na Nasze bezpieczeństwo, więc mamy z jednej strony właśnie tego Tuska, który musi tutaj dealować z tym protestem rolników, który ma ten taki skręt mocno, no, no nie chcę powiedzieć antyukraiński, ale taki pokazujący na to, że jest konflikt między interesami e, polskiego rolnika a interesami Ukrainy. E, na z kolei Donald Tusk przecież uczestniczy jednocześnie w całej tej kampanii, która ma motywować i wszystkie kraje europejskie i światowe do pomocy Ukrainie. Więc jest to mało wygodna sytuacja. Tak to ja bym delikatnie... dołożyła jeszcze, jeszcze jeden wątek, też związany z tą obecnością Michała Kołodziejczaka na granicy, który chyba musi być trochę niewygodny też dla Donalda Tuska, no bo z jednej strony Kołodziejczak pokazuje sprawdzamy, pilnujemy, tam szuka tego spleśniałego zboża rzepaku czy, czy czegoś tam innego, no ale z drugiej strony wysyła taki sygnał do, też do innych krajów, że ta Polska

Nie jest szczelna, że polskie kontrole nie są dobrze przeprowadzane i że nie można ufać polskim kontrolerom. Więc no, w innych krajach mogą się zastanawiać, no, co tu właściwie na tej polskiej granicy się dzieje i co z tej Polski wyjeżdża na nasze rynki europejskie. No, chyba nie jest to taki przekaz i taka opinia, o którą by chodziło premierowi mm. polskiego mm. rządu. Mhm. Czyli mamy te dwie największe siły, które mają no, jakiś taki po prostu pęknięty w pół ten przekaz, tak? Omówiłyśmy ten przekaz koalicji obywatelskiej. E, omówiłyśmy ten przekaz przekaz Pisu, który jest taki, ale żeście nabroili, ale no kto my, <laughs> że trochę nie za bardzo, oni też, tak jak mówi Jan Krzysztof Ardanowski, e, oni też przegrali przez to, że wieście nimi zawiodła, tak? Więc tutaj wychodzą jako trybuni ludowi i tam krzyczą, że to jest wina Tuska, e, ruda wrona orła nie pokona. No jest to dosyć dziwne. E, ale to nie, jest, to nie są jedyne właśnie siły polityczne, które mają jakiś taki właśnie wewnętrznie skonfliktowany ten przekaz. Jest też trzecia droga, która tak samo po, popiera, deklara, deklaruje, że popiera te protesty. Mhm. No, jak najbardziej popiera je Władysław Kosiniak-Kamysz i w ogóle cały PSL do tego stopnia, że chce rzeczywiście renegocjować Zielony Ład. W sobotę była konwencja samorządowa, taka otwierająca kampanię samorządową trzeciej drogi. Po tej konwencji w czasie konferencji prasowej rozmawiałam z Kosiniakiem Kamyszem i z Szymonem Hołownią. Też w związku z tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz już wcześniej e, mówił o Zielony Ład, cele klimatyczne, e, zapomnijmy o tym, bo musimy się zbroić. E, I on traktuje Zielony Ład jako rodzaj kosztu. E, zamiast, no i mówi coś takiego, no mówi to bardzo wprost. Zamiast wkładać pieniądze w Zielony Ład, e, przesuńmy je na zbrojenia. E, to jest bardzo wyraźny przekaz PSL-u. Renegocjujmy tą ważną politykę Unii Europejskiej. My jesteśmy z wami rolnicy, my was popieramy, stoimy za wami murem. Oczywiście jest to element polityki PSL-u próbowania odzyskania wsi. No jak pamiętamy Prawo i Sprawiedliwość bardzo pracowało nad tym, żeby wypchnąć PSL ze, ze wsi. PSL trochę tam wrócił w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku, no i próbuje teraz odzyskać to zaufanie. E, na tej konferencji prasowej, e, o której mówiłam, w Kielcach zresztą, e, zapytałam Szymona Hołownię, jak on ma się do tego, co teraz mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, no bo Szymon Hołownia opowiadał, kiedy zakładał Polskę 2050, że chce, żeby jego córki żyły w świecie zielonym, żeby w ogóle żyły w świecie, który nie zostanie spalony. To jest nowa no. wersja Zielonej Wyspy? Teraz jest cały świat Zielony, tylko cały Zielony Świat. Tak. No, Polska 2050 uchodziła za taką, słusznie, niesłusznie, ale no, w dużej mierze przynajmniej słusznie, za siłę polityczną zieloną, która na serio traktuje zmiany klimatyczne. No, i kiedy teraz zapytałam Szymona Hołownię, co on, rob, co on sobie myśli, jak rozumie te słowa Kosieniaka Kamysza, który stał obok niego i, i, i mówił, że trzeba renegocjować Zielony Ład, to Szymon Hołownia odpowiedział mi, że najważniejszym wyzwaniem teraz jest rzeczywiście wojna z Ukrainą, że trzeba się zbroić, że Europa powinna przestawić się na gospodarkę wojenną dokładnie tak samo jak Rosja, że jego córka musi najpierw przeżyć. I że to jest takie najważniejsze wyzwanie, no a celami klimatycznymi zajmiemy się potem, ale dodał też jedną, jedną ważną rzecz, że tych zmian związanych z klimatem i związanych z rolnictwem nie można dokonywać wbrew osobom, których one dotyczą. No, i to był taki wyraźny sygnał, że Polska 2050 też chce uczestniczyć w rozmowach z rolnikami, że nie wyrzuca ich za burtę, że też jakoś jest po ich stronie. No, wyraźnie tutaj Polska 2050 jest w takim rozkroku pomiędzy swoim poprzednim programem, w którym na przykład bardzo mocno się opowi opowiadała za tym zmniejszeniem używania pestycydów czy, czy ugorowaniem ziemi. A właśnie tym, że teraz do wyborów samorządowych idą razem z PSL-em, więc też bardzo mocno polegają na tym elektoracie wiejskim. Może się wydawać, że to jest jakaś nierozwiązywalna sytuacja i nie wiem, niekończąca się awantura, ale prawda jest taka, że prędzej czy później to skończy się po prostu umową bilateralną, którą w, ten, w tej chwili, jak mówi sam Władysław Kosiniak-Kamysz, rząd polski negocjuje z Ukrainą. Takie umowy, które określają różne limity na wjazdy produktów mają już Bułgaria czy Rumunia, więc mamy tak naprawdę jakoś tam wytyczony, mniej więcej plan polityczny tego jak to wygląda, czyli znowu w Wracamy do tego, że, te, że to odegra dużą rolę po prostu w wyborach i w takiej bieżącej polityce. Ale no, i jeśli kosiniak Kamysz zamknie te protesty, to będzie miał duży sukces przed wyborami samorządowymi, jeśli to no, zrobi przed 7 kwietnia. Prawda też jest taka, że te protesty się prawdopodobnie zamkną trochę same, no bo zaczną się po prostu sezon na obsiewanie pól i tak dalej, i tak dalej, uprawy, i te wszystkie traktory hmm. będą musiały być gdzie indziej, nie, nie w Warszawie. Tak, tak czy inaczej PSL wtedy powie, że to dzięki nim nie są już blokowane miasta. Cała ta sprawa to nie jest tylko i wyłącznie konflikt dotyczący polityki, jakichś kwestii gospodarczych. Ona w Polsce ma też bardzo wyraźne tło dotyczące bezpieczeństwa. Żeby nie tworzyć żadnych teorii spiskowych, to skupmy się na konkretach. Ten plakat, ten baner właściwie, o którym już opowiadałyśmy, który mówi o tym, żeby tutaj wjechał Putin, zrobił porządek z Brukselą, z polskim rządem i z Ukraińcami, to oczywiście to, to był chyba najbardziej radykalny właśnie przykład czegoś takiego. Oczywiście już jest całe, Jeszcze cały... się pojawiało wiele antyukraińskich. Antyukraińskich, takich, że przedstawiających Ukraińców jako jakichś ludzi, którzy wykorzystują naiwność Polaków i że powinni być wyrzuceni stąd. Tak to, tak to wyglądało już nie będę wchodzić w szczegóły, ja zresztą bardzo przypominały graficznie komunistyczne tak. plakaty o różnych szkodnikach, rolnikach. Tak, tak, ale wracając do tego, do tego plakatu o Putinie, on oczywiście został tam to zostało udokumentowane przez policję, jest postępowanie w tej sprawie, śledztwo całe, jest też komunikat MSWiA o tym, że to jest skandal i tak dalej. Wiele w ogóle różnych organów się wypowiedziało a i organizacji, na przykład Fundacja Batorego tak samo podkreślając taką bardzo bardzo ważną rzecz. No bo znowu wracamy do tego, że Ukraina jest w stanie wojny. Rosja od lat działa przeciwko Unii Europejskiej, no, tak. która jest największym gospodarczym, politycznym sojuszem i też, który ma ogromny... Znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I to nie jest nic nowego, że Rosja wchodzi w najróżniejsze konflikty, które mają pokazać, że Unia Europejska nie jest spójna, że jest tak naprawdę skłócona i że wcale tak naprawdę nie jest takim obszarem bezpieczeństwa. No i teraz po prostu robi dokładnie to samo, mhm. tylko dochodzi jeszcze ten wymiar wojenny. Mhm. No właśnie, bo to jest ta skala makro, a jest też ta skala nasza tutaj lokalna, że dlatego to tak wybuchło strasznie, no bo my jesteśmy tym krajem przyfrontowym, pomagającym u nas. Jest, jest mnóstwo uchodźców. To, jak, jak sobie radzi w, w wojnie Ukraina zależy od tego, jak sobie będzie radziła gospodarczo. To jest idealny w ogóle plan, żeby nagle teraz polscy rolnicy blokowali w ogóle tranzyty wszystko i zrobiła się z tego wielka awantura, i żeby jeszcze chodziły informacje, że po prostu wszystkie produkty są spleśniałe, nie wolno tego kupować i żeby najlepiej nałożyć embargo absolutne na wszystkie wszystkie produkty. Mhm. I żeby nie było wątpliwości, my nie mówimy tutaj, że to Rosja wywołała te protesty. Absolutnie czegoś takiego nie powiedziałyśmy i nie chcemy powiedzieć. Natomiast no, widać wyraźnie prorosyjskie wątki tutaj obecne, widać, że no, są te transparenty, są rozchodzące się w internecie treści antyukraińskie po prostu no, nie można ich zupełnie ignorować. I też jednak organizatorzy hmm. tych protestów, nie tylko służby, które no wydaje się, że jednak w tej przynajmniej sprawie, takiej najbardziej widocznej, też dla opinii publicznej zadziałały, ale organizatorzy tych protestów też jednak powinni jasno powiedzieć, że to. No, no my się od tego odcinamy. My mm -hmm. nie mamy z tym nic wspólnego. Mm -hmm. Zwłaszcza, że tam są naprawdę obecni, no po prostu prorosyjscy aktywiści, którzy też zakładają różne prorosyjskie partie e, i to nie jest przypadek. No, to są przedstawiciele takich, e, takich stronnictw i organizacji, które mówią o tym, że Polska powinna wyjść z NATO, że musimy w ogóle przywrócić handel z Białorusią, z Rosją, najlepiej jeszcze handlować surowcami z nimi i że to jest tak naprawdę dla nas partner do rozmowy, e, a że na, na największym Wrogiem jest USA, które rozpętało tutaj wojnę. Więc to są, to są dosyć oczywiste rzeczy, z czym mamy tutaj do czynienia. To jest świeża sprawa. Te protesty w takim wymiarze i z takimi wątkami no, trwają po prostu od kilku tygodni, więc tak naprawdę dopiero się jeszcze dowiemy, no bo tak jak powiedziałyśmy, są te śledztwa, które mają wykazać, kto w ogóle przyniósł takie transparenty i co to były za osoby. Będą jakieś kolejne analizy, i wtedy się okaże, skąd to się wzięło i rzeczywiście, czy można powiedzieć, i jaki był ten wpływ, że tak powiem, inspiracji obcej. Na, na ten protest. A z innych ważnych tematów, ważnych dla nas i dla Was. Pamiętajcie, żeby rozliczyć Pit, a kiedy będziecie go rozliczać, zachęcamy do tego, żebyście przekazali przekazałe 1,5% podatku na Fundację Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, która wydaje program polityczny i portal Okopres. Słuchaj. Zapomniałeś o lewicy. Co z tą lewicą? No, popiera, popiera, tak, a co ma robić? Ale wiemy, że lewice od płodów rolnych bardziej interesują po prostu płody. W tym tygodniu Włodzimierz Czerzasty, czyli współprzewodniczący Nowej Lewicy, wypalił naprawdę z grubej rury. Został spytany przez Piotra Kraśkę o to, co z tą aborcją, czemu tutaj się tak wszystko to opóźnia. No i powiedział. Że po prostu nie będzie brał odpowiedzialności za to, co się dzieje z aborcją, e, ani on, ani partia razem, ponieważ. Nie będziemy brali na siebie to, że ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, ustawy dotyczące prawa do własnego ciała, tak naprawdę do 12 tygodnia e, aborcji, że blokuje hołownia z Kośniakiem. Blokujecie panowie prawa kobiet. I żeby teraz. była jasność. Szymonie, Szemku, Władysławie Władku, zagłosujcie za tym a potem niech prezydent za, to zawetuje. No i na to Szymon Hołownia oczywiście zareagował w swoim niepodrabialnym stylu na konferencji prasowej w Sejmie i też z grubej rury, zupełnie wprost odpowiedział Włodzimierzowi Czarzastemu. Pan marszałek Czarzasty, którego niezwykle wysoko cenię i też po ludzku bardzo lubię, mija się z prawdą w ocenie sytuacji, jeżeli miałbym powiedzieć to mocniej, bez owijania zwyczajowo w takich sytuacjach bawełnę, kłamie. No dobrze, to w takim razie kto ma rację? Blokują, nie blokują, o co tutaj chodzi? No, racji jest kilka. <grych> Z Znowu. tego co, Znowu, <laughs> tak, polityka. Z tego co wiem, z kancelarii sejmu to rzeczywiście jest tak, że kiedy to... I, i o tym opowiadał marszałek Hołownia i, i tutaj rzeczywiście ma rację. Lewica złożyła te swoje projekty bardzo wcześnie, już na, podczas pierwszego dnia posiedzenia sejmu pierwszego posiedzenia, dostała prośbę o wprowadzenie poprawek, no i jakoś długo tych poprawek nie wprowadzała. No i to jest Rzeczywiście jeden wątek, w którym e, hołownia ma rację. No ale jest jeszcze ten drugi, że w międzyczasie trzecia droga uznała, że jednak e, przygotuje swoje ustawę, no bo wiemy, że są ustawy lewice, jest e, ustawa koalicji obywatelskiej, no więc oni stwierdzili, że w takim razie też nie może być tak, że. Każdy e, musi mieć swoją tak, ustawę. No każdy musi mieć swoją ustawę, tak, no po prostu. E, no więc oni też ją piszą, przygotowują i no, jeszcze jej nie ma. Znaczy Być może już jest ale co, e, w co? czasie, kiedy, kiedy my rozmawiamy, ale. no jeszcze jej okay, nie było do niedawno. No i pojawia się tutaj oczywiście też ten wątek. Yy... A dlaczego w takim razie nie chcemy poprzeć tej ustawy lewicy? No i Szymon Hołownia odpowiada: no bo przecież mamy prezydenta takiego, jakiego mamy, i on przecież nie podpisze takiej liberalizacji. Bo tutaj cały czas mówimy o tych ustawach zakładających aborcję legalną do 12 tygodnia. Wiemy, że duża część trzeciej drogi się na to nie zgadza, i z tej arytmetyce sejmowej my to wyliczamy w okopres regularnie bardzo, wydzwaniając do polityków i polityczek i Polski 2050 i PSL-u, więc odsyłamy Was też do tych tekstów. E, no właśnie, z tej arytmetyki wynika, że nie będzie poparcia prawdopodobnie dla tej ustawy. E, no i, I tutaj. to tu głównie ze względu na tę część trzeciej drogi, która jest PSL-em, a, a nie partią Szymona Hołowni. Chociaż tam, tam też nie wszyscy, ale jednak, mhm. jednak więcej mhm. osób by, mhm. by poparło. No właśnie, ale tutaj się jak się. Często pyta, no ale przecież to prezydent i tak nie podpisze takiej ustawy, to o czym my rozmawiamy, dlatego rozmawiajmy o nie wiem, o referendum, bo dzięki referendum Polacy i Polki się wypowiedzą i prezydent po prostu zmiękną mu kolana, jak zobaczy wyniki referendum i już na pewno podpisze taką ustawę, bo przypominam, w referendum nie, jakby nie głosujemy nad ustawą konkretną, nie, więc to jest, to jest jakiś tak, taki ważny wątek. No ale, no to wtedy mu też Włodzimierz Czerzasty uprzedzająco odpowiedział tak naprawdę na to, mówiąc: Szymonie, Szymku, Władysławie, Władku, zagłosujcie za tą ustawą i niech prezydent sobie ją zawetuje. Dlaczego żeby zagłosujcie? Żeby była wina prezydenta. Żeby była wina prezydenta, no ale też po co jest to lewicy potrzebne, żeby powiedzieć takie sprawdzam. No bo widać, że lewice dosyć mocno uwiera to, że e, bardzo taki różnorodny jest elektorat trzeciej drogi. Tutaj na przykład jest świetna wypowiedź Roberta Biedronia, m, który też taki właśnie zirytowany powiedział, że. Ale wiecie Państwo, bo ja mam takie wrażenie, no? ludzie głosują na trzecią drogę. A chcieliby mieć lewicę. Cholera jasna! Ludzie zacznijcie głosować na lewicę. No, a chcecie mieć związki partnerskie, chcecie mieć te wszystkie rzeczy fajne, które wam się tak podobają, to do jasnej cholery, dlaczego znów głosujecie na trzecią drogę. I faktem jest, że politycy trzeciej drogi unikają takich wprost deklaracji, co oni o tej aborcji tak naprawdę sądzą. Z PSL-u może nie, ale z Polski 2050 z Szymonem Hołownią na czele. Dla mnie zasadnym pytaniem byłoby e, pytanie o to, co Szymon Hołownia jako prezydent, jeżeli nim zostanie w 2025 roku, zrobiłby, jeżeli by dostał ustawę liberalizującą prawo aborcyjne? Mówię teraz o tej liberalizacji do 12 tygodnia, nie do kompromisu. Co on by z tą ustawą zrobił? Bo to, że się właśnie podpieramy, że Andrzej Duda przecież on tego nie podpisze. No właśnie, no ale czy Szymon Hołownia by to podpisał? Ja tych deklaracji, które na różnych etapach jego kariery politycznej padały. Nie rozumiem, po prostu nie wiem, tak naprawdę, jaka jest ta ostateczna decyzja. A jeśli chodzi o wybory, to te prezydenckie są za jakiś czas, wcześniej są samorządowe i Szymon Hołownia za to w tej sprawie bardzo jasno i nie unikając odpowiedzi powiedział, że sprawę aborcji chce przesunąć na później, ponieważ nie chce konfliktów w koalicji rządzącej. No a tak, no Sam wie bardzo dobrze, że no tutaj z lewicą byłby ostry konflikt, więc powiedział, że trzeba to odłożyć, żeby mówiąc wprost, nie pokłócić się i nie poróżnić ch na chwilę przed tymi hmm. tak ważnymi wyborami. No więc nie kłóćmy się, nie kłóćmy. Więc dlaczego lewica wyciąga ten temat aborcyjny? Ano dlatego, że jest w dosyć złej sytuacji. E Wiemy doskonale, że po prostu stracili jakąś tam część poparcia, ono im odpłynęło w różne strony e, i próbują się jakoś wzmocnić przed tymi wyborami samorządowymi, e, a wiemy, że też próbowali się schronić pod skrzydła koalicji obywatelskiej. Teraz nie są, wyszło, nie, wysz odrzucił. nie wyszło. Nie wyszło, więc, e, więc łapią się e, no, takich rzeczy, o, który, o której wiedzą, że po prostu będą mogli się jakoś tam wyróżnić e, e, i mm, próbują tej metody właśnie. No, takiego ataku lekkiego, mm -hmm. mocnego, zależy kto, co uważa mm -hmm. za po prostu. No I mocne. myślę też, że e, chcą powiedzieć, przypomnieć jeszcze raz ludziom, e, no w tych wyborach to już na pewno nie głosujcie strategicznie. Zresztą nie wiadomo, dlaczego mieliby tak głosować w wyborach samorządowych, no ale wiemy, że część wyborców, choć tutaj są dyskusje, jak duża, e, w wyborach parlamentarnych e, zagłosowała na trzecią drogę po to, żeby ta trzecia droga w ogóle weszła do parlamentu. No i teraz e, tak jak rozumiem, strategia lewicy, to oni mówią, ej, teraz głosujcie sercem, a wasze serce jest za prawami kobiet, wasze serce jest za tym, żeby uznawać kobiety za myślących ludzi, mm -hmm. e, więc głosujcie na lewicę, a niech tam przypadkiem wam długopis nie skręci mm -hmm. i nie skreśli trzeciej drogi na karcie do głosowania. Ale ta kwestia aborcji to nie jest jedyny przykład na to, jak lewica dokazuje i podszczypuje swoich koalicjantów przed wyborami, no bo... Mamy oto wybory i wyścig prezydencki w Warszawie i Magdalena Biejat, która jest kandydatką lewicy, a zarazem, co jest bardzo ważne, jest też po prostu współprzewodniczącą razem, czyli tej partii, która nie jest w koalicji oficjalnie rządowej. Rządowej, tak. Wychodzi 16 lutego przed kancelarię premiera. I mówi. Ja pieniądze są. I chodzi o niemałe pieniądze, bo o 11 miliardów złotych, które Warszawa straciła na różnych reformach podatkowych wprowadzanych przez PiS. No i żeby było, żeby sprawa była jasna, też na to zwracał uwagę Rafał Trzaskowski, czyli prezydent Warszawy. Niejednokrotnie opowiadał o tym, właśnie, jak to Warszawa traci przez to. Więc to nie jest wydumany problem. No ale Magdalena Biejac, ponieważ mamy już teraz nowy rząd. To zwraca się do nowego rządu, żeby oddawali w Warszawie te 11 miliardów, bo my tutaj potrzebujemy pieniędzy na różne inwestycje. I powiedziała, że to jest taki apel, że ma nadzieję, że to połączy wszystkie stronnictwa, wezwała tych innych swoich konkurentów, żeby też z takim apelem się skierowali do rządu. No i został spytany o to Rafał Trzaskowski, który. Jako żywo nie za bardzo ma interes w tym, żeby apelować o cokolwiek do rządu, do po prostu swojego szefa, przewodniczącego partii, do której należy. Więc uprzejmie podziękował. Od którego zależy jego być albo nie być jako kandydata na prezydenta tak. Polski. Więc uprzejmie podziękował za ten apel. Nie, nie podpisze się pod nim, ale też skomentował. No w takich mocnych słowach powiedziałabym, że to jest jakieś dziwne działanie, że przecież my tutaj koalicjanci powinni ze sobą współpracować, że on tego nie rozumie, że polityk działa tylko poprzez współpracę, a nie takie stawianie ultimatum. No więc padło kilka mocnych słów. Nie dziwi takie stawianie sprawy. Polityk, który chce być efektywny, nie stawia ultimatum, tylko pracuje nad dobrym rozwiązaniem. No ale też oczywiście głupie by było powiedzieć, no a w sumie te 11 miliardów Yardów. Wiecie co? Nie, jednak przemyślałem, to nie potrzebujemy tych pieniędzy. No więc e, Rafał Trzaskowski, jakby idzie w tę stronę, tak, my współpracujemy. Ja cały czas rozmawiam z panem premierem, rozmawiam z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, e, i Andrzej Domański tam siedzi w pocie czoła, ustawę pisze o tym, że my będziemy po prostu te pieniądze jakoś będą sprawiedliwie i rozdzielane, spokojnie, będą te rekompensaty. E, no i wiadomo, że po prostu no, tych 11 miliardów e, nie odzyska Warszawa, no ale słuchajcie, to się wyklepie, będzie dobrze. Taka jest mniej więcej. Takie jest stanowisko w tej chwili Rafała mm -hmm. Trzaskowskiego. A jeszcze jest tu oczywiście, jak to w polityce, dodatkowe tło tego wszystkiego: no to jest to, jak lewica i koalicja obywatelska ustawiają się w tych najbliższych wyborach, czyli wyborach samorządowych, bo o ile wydaje się, i o tym rozmawiałyśmy już kilka tygodni temu, Donald Tusk przyjął taką strategię, że po pierwsze gra na swoją partię, na Platformę Obywatelską, i dlatego nie chce iść z lewicą, bo chce wzmocnić platformę. Ale też, że no, zakłada, że dzięki temu uda mu się bardzo mocno osłabić lewicę, no bo lewica nie może liczyć na najlepszy wynik w wyborach samorządowych, choćby, no, argument za tym jest taki, choćby, że dotąd bardzo kiepsko sobie radziła w wyborach samorządowych. No ale w Warszawie jest inaczej, bo lewica miała tu dobre wyniki i to i w wyborach no przede wszystkim w wyborach parlamentarnych. Nawet to dochodziło w poprzednich wyborach do 18%. No i tu jednak Rafał Trzaskowski mógł zakładać, że jeśli w Warszawie lewica jego poprze, no to to będzie taki ruch przeciwko samej lewicy, no bo wtedy pokaże, że właściwie po co ona jest potrzebna, skoro popiera Rafała Trzaskowskiego. Zresztą duża część elektoratu lewicowego popiera Rafała Trzaskowskiego. No, ale skoro lewica została na lodzie, wystawiona przez Donalda Tuska, ma swoją własną kandydatkę, no to wydaje się, że jednak z dużą energią będzie się w tą kampanię angażowała. No i tu po pierwsze ma taki interes, Cała lewica, żeby pokazać jednak na tym warszawskim przykładzie, że jest potrzebna, że no, nie jest tak, że zupełnie się zlała z koalicją obywatelską, tylko że ma coś do powiedzenia swojego, że ma jakiś osobny program, jakieś inne postulaty, no i po prostu nie jest częścią koalicji obywatelskiej. No i ma też interes partia Razem, która dość tak zanikła. E wyborach nie może, weszła do może koalicji. ja bym nie powiedziała, że zanikła, no bo są takie tematy, w których poszczególne polityczki czy politycy bardzo mocno się angażują. Na przykład Pola Matysiak, dużo się o nie pisze w kontekście CPK, tak? A to jest duży temat. No ale tak, ale, ale politycznie, ja... politycznie partia, która mhm. no jest, w, jest w tej koalicji z nową lewicą, ale nie jest w koalicji rządzącej, no jakby absolutnie wytraciła taką swoją grawitas, mhm. jak to inaczej nazwać. No, tak, a co do Poli Matysiak, no to świetne wystąpienia z mównicy sejmowej, ale ja zawsze mam takie uczucie, czy, czy myśl, e, no kurczę, mogła być ministrą, czy wiceministrą i teraz krytykuję za to, że są zamykane, nie są otwierane linie kolejowe, że jest za mało inwestycji, no a mhm. mogła to załatwiać, po prostu. Mhm. No, mogła podejmować decyzję w tej sprawie. No tak, ale akurat właśnie ta sytuacja, że jest ta lewica, i jest ta partia Razem, która jest takim no, bytem takim wolnym elektronem jest ciekawie rozgrywana w Warszawie no bo proszę bardzo tutaj lewice tak jak powiedziałyśmy zależy na tym żeby się odróżnić więc będą właśnie atakować podgryzać rzucać takie hasła jak te 11 miliardów od oddawajta ale jak przyjdzie co będzie do czego mieszkaniak, będą mieszkania będzie, o będzie wszystko to. ale jak przyjdzie co do czego no to zawsze będą mogli powiedzieć no słuchajcie no przepraszam no to te razemki takie są, no już nie, nie gniewajcie się, no wiecie jacy są, no e, więc to jest to taka... Znaczy, to będzie mógł powiedzieć Włodzimierz Czerzasty tak. Donaldowi tak, Tuskowi, tak, 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 gdyby dokładnie za tak. bardzo Magdalena Biejat krytykowała Rafała Trzaskowskiego. Tak, więc tutaj jest mniej więcej taki zamysł. No to powiedzmy sobie, wróćmy może na chwilę do Rafała Trzaskowskiego, jakie są stawki dla niego w tych wyborach, no bo... E, liczę teraz, 5 lat temu, tak, to już było 5 lat temu. No tak, przedłużone zostały e, kadencje. Przedłużone. Mała, mała przedłużka. Więc w tym 2018 roku e, Rafał Trzaskowski no to był spektakularny sukces e, i też taka rzecz, która jakoś tam, nie wiem, no cały elektorat opozycji e, jakoś podbudowała na duchu, e, no bo wtedy pamiętamy, wygrał w pierwszej turze, czego tak nie do końca się ludzie spodziewali w Warszawie. E, no, bardzo aktywną kampanię prowadził Patryk Jaki, który wtedy zaistniał na ogólnopolskiej scenie polityczne i rzeczywiście byli tacy również w naszej redakcji, <noise> którzy przewidywali, że o, a Patryk może jaki może zagrozić Trzaskowskiemu. Naprawdę kto tak, tak. Mówi? A nie no dobra, On, on tak zawsze. Dobra. No, nie powiem, nie, nie to mówił, ale on tak zawsze, no. <noise> No ale dobrze, efekt był taki, że po prostu ludzie naprawdę się strasznie, strasznie zmotywowali, żeby nie dać Prawu i Sprawiedliwości wygrać w Warszawie. Była bardzo duża mobilizacja, Rafał Trzaskowski zdobył wtedy 56%, Patryk Jaki poniżej 30%. Co jest tutaj ważnego? Trzeci kandydat, czyli ten, który uzyskał trzeci wynik, to był Jan Śpiewak. On wtedy startował z poparciem partii Razem i partii e, Zieloni. E, kandydat lewicy Andrzej Rozenek wtedy tam zajął, oj, nie wiem już, no, które, ale to był. 15. E, co 15. co Coś któreś tam, tego, któreś tam. Ale Jan Śpiewak, czyli ta osoba, która zajęła trzecie miejsce, dostał tylko niecałe 4% poparcia. Więc to już mniej więcej pokazuje nam, jaka była skala polaryzacji wtedy i jak bardzo PiS i Platforma zgniotły konkurencję. I wiemy już, możemy się spodziewać, że no, tak mi się wydaje, że nie będzie aż takiego efektu tutaj teraz w tych wyborach, no bo po pierwsze, prawo i sprawiedliwość dopiero co przegrała wybory parlamentarne, raczej sobie dołują w tych w sondażach obecnie, a też jak spojrzymy w sondaże, no to z kolei okej, okay, rośnie trochę koalicja, no ale rosną też te inne siły. E, I widać, że już ten duopol się troszeczkę rozszczelnia, że już nie ma takich właśnie wyraźnych podziałów. Mhm. Czyli Prawo i Sprawiedliwość mhm. nie będzie traktowane aż takie zagrożenie, żeby wszyscy po prostu ławą jedną głosowali za Rafałem Trzaskowskim, tylko... Bo się e... boimy tak bardzo Tobiasza Bocheńskiego, więc tak. trzeba po prostu się wyrzucić na to. Kto się boi Tobiasza Bocheńskiego? E, nikt, nie, nie. nie wiem, A może ci, powiedział? którzy boją się, że właśnie nie będzie miał wysokiego wyniku. Okej, okay. no, no nawet. Y Postawiłabym sprawę inaczej, nawet nie pytała o to, kto się boi Tobiasza Bochejskiego, tylko kto wierzy w Tobiasza Bochejskiego, bo właściwie to nawet ludzie w pisie tak nie za bardzo, albo ludzie sprzyjający Prawu i Sprawiedliwości nie za bardzo w niego wierzą. To też już wspominałyśmy, że na przykład Marcin Mastelerek z kancelarii prezydenta mówi wprost, że to jest taki kandydat kilkunastoprocentowy i że on będzie się w Warszawie bił. No właśnie, z, kandydatą, z kandydatką lewicy i Prawda. Prawdopodobnie jedyną kobietą. Prawdopodobnie jedyną wybory. kobietą, to też właśnie jakoś się tam bustuje pewnie trochę. I kandydatem lub kandydatką trzeciej drogi. No i właśnie, ludzie już mogą nie mieć takiej motywacji, żeby się rzucić na pomoc naszemu wspólnemu jedynemu kandydatowi opozycyjnemu, może się to poparcie trochę rozszczelnić, pozmieniać. No i. Prawda jest taka, trochę głupio by było dostać mniejsze poparcie niż w poprzednich wyborach. Jest takie pewnie duża presja i oczekiwanie, że Rafał Trzaskowski przyjdzie e, i znowu e, w pierwszej turze wygra. Jeżeli tego nie zrobi, jeżeli dojdzie do drugiej tury, już pomijam, z kim miałaby być ta druga tura, no ale to będzie na pewno go jakoś wizerunkowo osłabiało. No tak, z, na, nawet z jego sztabu słyszałam, że założenie jest takie, żeby nie tylko wygrać w pierwszej turze, ale wygrać powyżej 60%, tak, żeby to była wygrana ewidentna, nie do podważenia, taka, która daje sygnał, że Warszawa jest absolutnie zatrzaskowskim, stoi murem zatrzaskowskim oraz że e, przez to on jest absolutnie niekwestionowanym kandydatem do prezydentury, czy do, do, do bycia wystawionym w wyborach prezydenckich. No bo gdyby nie poradził sobie tak dobrze w Warszawie, no to gdzie indziej miałby sobie poradzić. No a te wybory prezydenckie ogólnopolskie, no to są taką ostateczną stawką, o którą walczy Rafał Trzaskowski. No i tu wchodzi trzecia droga. Być może z pomocną dłonią e, dla Rafała Trzaskowskiego, bo wiele wskazuje na to, że trzecia droga nie wystawi swojego kandydata ani kandydatki. E, to może się wydawać zaskakujące, no bo jak to? E, trzecia siła polityczna, mm. bardzo dobry wynik w wyborach parlamentarnych. E, stolica. Największe polskie miasto i jak to? Nie wystawiają tutaj swojego kandydata, rezygnują z tego, żeby wziąć udział w tej stawce. No, być może właśnie tak. Pojawiały się na stole różne kandydatury. Najbliżej było. No, i nie mogę tego przesądzić, być może na tym się skończy, mhm. że zostanie wystawiona przez trzecią drogę Adriana Porowska. To jest działaczka społeczna, bardzo zasłużona, jeśli chodzi o opiekę nad osobami w kryzysie bezdomności, i też osoba, która ma w Polsce 2050 taką sporą frakcję osób, które widziałyby ją w jakiejś większej politycznej roli i chciały już wcześniej, żeby kandydowała. No, ale nie jest to osoba jakoś bardzo rozpoznawalna, bardzo znana e, większej, szerszej publiczności, nawet nie ogólnopolskiej, ale warszawskiej. E, poza tym słyszałam takie argumenty z trzeciej drogi, że e, no, do tej pory nie zdecydowali się, kogo wystawić, czasu jest bardzo mało to nie wystarczy te kilka tygodni do 7 kwietnia, żeby zbudować kogoś od zera. E, więc no nie można by zakładać, żeby taka osoba zrobiła jakiś dobry, mocny wynik, e, a mocny wynik to byłby wynik kilkunastoprocentowy. Mm. E, jeśli to byłoby 3 czy 4%, no to jednak trochę słabo mm. e, dla ale, poważnej ale nadal, ale nadal to są 3 czy 4%, no które komu by zabierali? W jakiejś tam części Rafałowi Trzaskowskiemu. Tak. Z punktu widzenia trzeciej drogi, to jednak byłyby 3 czy 4%, w które władowali kupę kasy, które mogliby wydać gdzie indziej, na przykład na tą kampanię w Polsce, w mniejszych miejscowościach, gdzie z kolei chcą rywalizować z pisem i odebrać różne regiony prawój i sprawiedliwości. No więc jest tutaj taki wątek finansowy, ale wydaje się, że pierwszoplanowy może być ten wątek, o którym właśnie mówisz czyli pójście na rękę Rafałowi Trzaskowskiemu. Mu. Podajemy mu pomocną dłoń, pomagamy wygrać już w pierwszej turze, albo tak e, trochę tak ogarniamy e, swój ewentualny kryzys, nie pozwalamy na to, żeby e, żeby jakąś mieć porażkę na koncie. No bo przy Hołowni, który jest rozważany jako prezydent i człowiek sukcesu i tak dalej, no tutaj kiepski wynik w Warszawie, no to byłby odbierany jako porażka, więc nie dopuszczamy do tego, wyciągamy pomocną dłoń do Rafała Trzaskowskiego, mówimy, umiemy współpracować, jesteśmy w jednej koalicji rządowej, tutaj wy tam mówiliście, że my się chcemy sprzedać pisowi yy, i jesteśmy przeciwko Tuskowi, przeciwko Trzaskowskiemu i tak dalej. No popatrzcie. Pokój, pojednanie, wszyscy razem tak. Ale pytanie, czy to wycofanie się? Kandydata lub kandydatki trzeciej drogi nie otwiera też autostrady do dobrego wyniku dla jeszcze innego gracza, czyli dla Konfederacji. A w tym tygodniu Konfederacja ogłosiła, że ich kandydatem na prezydenta Warszawy będzie Przemysław Wipler. Znacie pewnie tę postać. On kiedyś w dawnych, dawnych czasach zaczynał też jako właśnie taki UPR-owiec, korwinista, potem był w PiSie. Z tego PiSu, no, w atmosferze skandalu, żegnał się ze światem polityki, później robił ogromne sukcesy. W świecie PR-u, lobbowania, pracował dla różnych koncernów, na przykład Tytonowych. tytoniowych i brał aktywny udział w uchwalaniu w polskim parlamencie różnych ustaw, jakby mając wpływ taki a nie inny, to jest zresztą taki klasyczny też dla byłych polityków taka klasyczna ścieżka kariery, że oni później inaczej wpływają na politykę niż poprzez proces taki stricte legislacyjny, za większe pensje. Za większe, zdecydowanie większe pieniądze. No ale właśnie Przemysław Wipler powrócił teraz w glorii i chwale do parlamentu w Konfederacji. Oczywiście mówiło się dużo o tym, że że on jest taką szarą eminencją, że on stoi za tym, no właśnie takim marginalizowaniem Janusza Korwinnickiego e, i że on chce iść w taką stronę, właśnie takiej, nie wiem, takiej prawicocentrum. centrum. Zresztą to on wciągnął do polityki też Sławomira Mencena. E, więc tutaj wiemy, z czym mniej więcej mamy do czynienia. Więc to jest zdecydowanie taka twarz konfederacji, no nie ta gszwałcka i tam nie wiem, od gaszenia świec hanukowych, e, tylko właśnie od tego, że Jesteśmy dla ludzi, chcemy rozsądku, e, chcemy tutaj, no właśnie, żeby ulice nam nie były zwężane, no, że parkowanie. przede wszystkim prowadzić wojnę z wojną z kierowcami. Tak, tak. E, no więc taki jest pomysł na to. E, I przy osłabionym pisie, przy braku kandydata trzeciej drogi, no bo gdyby na przykład tutaj Ryszard Petru został wystawiony, no to znowu byśmy mieli tę historijkę e, tak jak. Te po prostu pojedynki Petru, który był wypuszczany na Mencena, tak, jako antymencen, no to tutaj byłby antywiplerem, ale tutaj nagle mamy po prostu szeroką drogę. Ja bym się nie zdziwiła, gdyby ten wynik konfederacji z kolei naprawdę podjechał dosyć wysoko, na pewno wyżej niż, niż to, co zaprezentowali ostatecznie w wyborach parlamentarnych. To już prawie wszystko na dziś. Dziękujemy, że z nami byłyście i byliście. Dla osób, które nas wspierają i które dzięki temu należą do grupy Twoja Okolica, mamy jeszcze politycznego plusa, a w tym plusie opowiadamy o sukcesji w roli logana Roja Jarosław Kaczyński. Nie nie nie, 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 nie idź w to, nie idź w to. Nie chcę wiedzieć, kim jest Przemysław Czarnek w tym uniwersum. Ale Janina Gost jest na pewno Jerry, to na, na to się umówmy. No więc właśnie, będziemy rozmawiać e, o, o tym, kto przejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim, są różne osoby wymieniane. Tutaj pojawia się Przemysław Czarnek, Patryk Jaki e, i, jeszcze, i jeszcze inne Nadam. postaci. Dzięki i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Prawda jest dzisiaj wyjątkowo poszukiwana. My w OkoPres staramy się codziennie ustalać, co jest prawdą, a co jest fałszem. Jeżeli cenisz ten rodzaj podejścia do rzeczywistości, bardzo proszę, wesprzyj nas 1,5% swojego podatku.